Cześć wszystkim, dzień dobry, witam na sesji czwartkowej. 19 dzień stycznia, zapraszam na poranny przegląd techniczny i zaczniemy sobie od wykresu euro-USD. Tutaj sytuacja niewiele się zmieniła, tak naprawdę mieliśmy kolejną obronę strefy górnego ograniczenia na głównej parze walutowej, czyli strefy 1,0875. Tutaj w ostatnim czasie rynki zaczynają konsolidować, te ruchy są widoczne nie tylko na ETK-u, czyli takie ruchy, gdzie kilkukrotnie testujemy daną strefę, nadal ją utrzymujemy, licząc na wyjście górą, natomiast tutaj po raz kolejny poziom utrzymany. Jak sobie zobaczycie, tutaj mamy powiedzmy dwa podejścia, nawet i trzy, czwarte, piąte, szóste, siódme i nadal strefa utrzymana. Wydaje się, że może to być impuls pod to, żeby solidnie zaatakować to dolne ograniczenie. Tak? Tutaj nieco musieliśmy zaktualizować sobie ten poziom mierzenia FIBO, bo zamiast tutaj tego wierzchołka przekładamy sobie na ten z dnia wczorajszego. To były godziny otwarcia sesji amerykańskiej, okolicy godziny 15-15.30. No i minimalnie podskakuje nam ta strefa popytowa związana ze współczynnikiem 38,2%. Także odnosząc się do tego mierzenia 38,2%, mamy strefę cenową 1,0730, tak, 1,0730. Strefa dolnego ograniczenia, strefa popytowa na głównej parze walutowej oraz 1,0875 to ograniczenie górne. Dobra, zobaczcie schemat na kablu. Tutaj mamy wybite te głębokie mierzenia wewnętrzne. Musimy sobie nieco tą sytuację odświeżyć. Ja podszedłbym do sprawy w taki sposób, że poszukałbym tutaj układu korekcyjnego, czyli największego ruchu spadkowego w ramach tego trendu wzrostowego. Odmierzmy sobie najpierw ten odcinek. Widzimy, że chyba był to największy odcinek, a nawet i na pewno to był największy odcinek spadkowy, czyli ten ruch korekcyjny, jaki się pojawił w ramach podczas tych wzrostów. No i odmierzając ten odcinek i odkładając rozpiętość tego odcinka od obecnego wierzchołka, który został wyznaczony w dniu wczorajszym, no to otrzymujemy tutaj fajny poziom popytowy, który sobie oznaczymy kolorem zielonym. To będzie taka strefa, aktualna strefa wsparcia 1,2280. Liczymy tutaj na zaksięgowanie tego poziomu. Myślę, że nawet jeszcze dzisiaj przed południem jest to możliwe, w związku z tym, że ta zmienność powinna nam tutaj rosnąć coraz bardziej w tych godzinach otwarcia sesji europejskiej, a więc na liczniku 1,2280 jako poziom wsparcia, 1,2320 na liczniku jako obecny kurs, więc mamy jakieś 40 pipsów tutaj do zaksięgowania strefy. Fajny schemat FSTO z potwierdzeniem biegunowości, bardzo fajny układ na kablu techniczny, czekamy na wypełnienie. USD JPY. Zobaczmy, jak to wygląda na UIK-u. W szerszym horyzoncie czasowym ostatnich kilkunastu tygodni mamy tutaj tendencję spadkową, ale też nie będziemy się zajmować rozpiętością na interwale sesyjnym, tylko spróbujemy coś tutaj lokalnego oczywiście wyznaczyć. Korekta prosta 1 do 1 tutaj wchodziłaby na pewno w grę. Zobaczcie, to jest ten odcinek AB, BC i... Zaraz, chwilka. Jeszcze raz. AB, BC i zasięg dla odcinka CD, czyli położenie punktu D, jesteśmy sobie w stanie wyznaczyć właśnie z użyciem tego mierzenia. Znaczymy jeszcze kolorem bardziej takim podażowym, odcieniem czerwonego i sprawdźmy jeszcze pomiar całego swingu spadkowego, bo wydaje mi się, że może w okolicy 38,2% być ten poziom FSTO. No tak naprawdę zobaczcie, to jest sąsiedztwo powiedzmy 2-3 pipsów. 129,16, 129,10, czyli powiedzmy około 5 pipsów zakresu. Tutaj mamy fajna strefa techniczna oporu na wykresie USD i JPY. Obecnie handlujemy w okolicy 128,15, czyli mamy tutaj około 100 pipsów do wypełnienia. Mam na myśli tutaj ruch wzrostowy oczywiście, żeby zaksięgować strefę, ale patrząc po zmienności w ostatnim czasie na tym rynku, no to 100 pipsów
to jest naprawdę nie tak duże, jak to jakiś czas temu mogło się wydawać na tych głównych parach walutowych i to powiedzmy jest w odniesieniu na przykład do euro USD jak 25 pipsów, jak 30 pipsów maksymalnie, więc nawet jeszcze dzisiaj przed południem możemy tą strefę zaksięgować, bo zobaczcie, że tutaj mamy interwał 15-minutowy tylko, a w przeciągu tam 5-7 godzin ujek robi zakresy 300-400 pipsów, także naprawdę to ta stówka, która nam tutaj została, nie jest jakimś wynikiem wygórowanym, także do obserwacji ten poziom oporu 129,10, 129,15. Jeszcze sprawdźmy na szybko rynek złota, godzinówka na złocie, tendencja wzrostowa cały czas na tym rynku utrzymywana i to mocno utrzymywana, bo tak naprawdę gdzieś tam w okolicy początku listopada byliśmy w okolicy poziomu cenowego $1600, a po dwóch miesiącach z hakiem, może około 10 tygodni, możemy powiedzieć, że te wzrosty są w taki sposób kreowane, jesteśmy powyżej 1900 i to wyraźnie też powyżej 1900, czy powiedzmy tak solidnie powyżej 1900 zaczynamy się utrzymywać. Tak spoglądam, jakby tutaj, jak moglibyśmy się tutaj podłączyć pod kontynuację tej tendencji, bo tak naprawdę póki ten ruch jest utrzymywany, to też warto byłoby w tym trendzie zagrywać. Ja bym tutaj horyzontalnie wyznaczył poziom taki popytowy i tak naprawdę też taką strefę kierunkową dla wyceny złota. Oznaczymy sobie jeszcze to linią cenową, $1896 za uncję jako obecną strefę popytową. Tutaj zobaczcie, była jedno odreagowanie z tego poziomu, drugie odreagowanie z tego poziomu i dopuszczam tutaj taki scenariusz z utrzymaniem strefy i powiem w ten sposób, że ja tutaj na złocie się nastawiam na coś takiego, że jeżeli cena jest powyżej 1896, to szukam pozycji długich, ewentualnie zanegowanie poziomu będzie dla mnie jakimś pewnym sygnałem odwrócenia tendencji i wtedy zastanowię się nad shortami dopiero. Na tą chwilę wszystko, co powyżej 1896, wygląda dosyć atrakcyjnie pod kontynuację trendu wzrostowego.